Smar, benzyna, samochody wojskowe, helikopter, stare samoloty. To wszystko jest wrogowie, plus dobra muzyka. Zapraszamy. Bartłomiej Parus, latakże.pl. Rozmawiamy z dyrektorem muzeum, z panem Pawłem Pawłowskim. Proszę nam powiedzieć, co tutaj w ogóle możemy zobaczyć na tej imprezie? Jednym z najciekawszych eksponatów, jednym z najciekawszych elementów tego zlotu, zlotu miłośników pojazdów wojskowych, ciężarowych pojazdów, jest zupełnie nietypowy dla tego zlotu pojazd. Otóż jest to motocykl, który został skonstruowany z myślą o włoskich spadochroniarzach. Rok 1939 to rok produkcji tego pojazdu, który jest za naszymi plecami. Pojazd, tak jak można zauważyć, bardzo nietypowy, na dwóch oponach. Niezwykle mały, 125 cm pojemności. Pojazd, który wydech posiada w ramach specjalnie wyprofilowanej ramy. Pojazd był produkowany krótko w okresie poprzedzającym II wojnę światową i w czasie jej trwania. Trafił również kilka egzemplarzy na wyposażenie wojsk niemieckich. Ten przyjechał z okolic Berlina. Po wojnie był w rękach prywatnych, odkupiony później przez wnuka tegoż posiadacza. Dan jest tu z nami, jest właścicielem, przyjechał na zlot pojazdów militarnych i pojazd jest niezwykle rzadki, ponieważ zachowało się na świecie jedynie 15 egzemplarzy, a w Europie zaledwie 8. Pojazd jest sprawny technicznie, jeździ i no, należy do perełek tego zlotu. Proszę mi powiedzieć, jakie jest zaangażowanie muzeum w ten zlot? Muzeum jest zaangażowane poprzez członków Towarzystwa Przyjaciół Muzeum. My jesteśmy tu obecni w Rogowie, w gminie Trzebiatów, za sprawą magazynu wielkogabarytowych pojazdów czy naszych eksponatów, które znajdują się przed nami, czyli w hangarze z roku 1936. Od czerwca tego roku jest to zabytek, a 5 naszych samolotów jest tutaj trzymanych w ramach umowy z gminą Trzebiatów. Opiekuje się nimi Fundacja Fort Rogowo. Korzystamy z tego, że ten magazyn może tutaj nam sprzyjać i pomagać w tym sensie, że nasze eksponaty są chronione i możemy pozyskiwać kolejne, ponieważ ekspozycja plenerowa w naszym muzeum jest zbyt skromna do tego, żeby pozyskiwać kolejne eksponaty. I obecny zlot to spotkanie pasjonatów z całej Polski, z Europy również. Za nami grupa z Niemiec wyposażona w samochody IFL-60 na wyposażeniu NVA, czyli Narodowych Sił Zbrojnych Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Te pojazdy, czy ich właściciele, należą również do przyjaciół naszej instytucji i również wiele, wiele innych, no Dodge, Sokół 1000, Sokół 600. Wiele, wiele innych pojazdów, które tutaj możemy spotkać, ale tak naprawdę najważniejsi są w tym ludzie, którzy tworzą atmosferę wokół muzeum, wokół naszej instytucji, wspierający członkowie, również członkowie Towarzystwa Przyjaciół. Takie jest nasze zaangażowanie tutaj. Po prostu promujemy naszą instytucję na ziemi trzebiatowskiej, zaledwie 17 km od granic naszego powiatu. To życzę, żeby to się rozrastała ta impreza, żeby wszystko szło do przodu. No i życzymy jakiejś większej ekspozycji, żeby te jednak maszyny wróciły do Kołobrzegu i cieszyły tutaj no, naszych obywateli miasta. Myślę, że jeżeli chodzi o te eksponaty, które są tutaj i mówienie o granicach, w momencie, gdy jesteśmy w jednej zjednoczonej Europie, w momencie, kiedy jesteśmy zaledwie parę kilometrów od granic powiatu, w momencie, gdy jesteśmy wszyscy Polakami, nie ma to znaczenia, czy nasze muzeum jest promowane w samym centrum Kołobrzegu, czy parę kilometrów dalej, ponieważ ci, którzy byli dzisiaj tutaj, a było to parę set osób, no być może nawet 1000, jeżeli te osoby odwiedzą magazyn muzealium w Rogowie, ta ekipa pojedzie za chwilę do Kołobrzegu, a te samoloty są dumą naszej kolekcji, należą do naszego kołobrzeskiego muzeum i tak będzie zawsze. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo i zapraszam do odwiedzenia kołobrzeskiego skansenu morskiego, którego otwarcie już w środę 14 sierpnia o godzinie 12. Nowy oddział muzeum rusza już w środę 14 sierpnia. Rozmawiamy z panem Mirosławem Churynem. Panie Mirosławie, proszę nam powiedzieć tutaj o tym zlocie, o eksponatach.
W tej chwili mamy trzecią edycję zlotu pod nazwą Star Trek, aczkolwiek jest to piąta impreza w naszym hangarze. Pierwsza odbyła się w 2007 roku. Było to spotkanie podróżników i odkrywców. Następnie mieliśmy zlot pojazdów militarnych bez nazwy Star Trek i od 3 lat pod tą nazwą marketingową i promocyjną firmujemy nasz zlot właśnie samochodów wojskowych ciężarowych. Oprócz samochodów ciężarowych tutaj widzieliśmy było takie zgrupowanie tych fajnych samochodów osobowych, także też bardzo to kolorowo fajnie wyglądało. Czyli to jest taki dodatek do całości, rozumiem, tak? Tak, to była niespodzianka przygotowana przez Stowarzyszenie Dawnej Motoryzacji z Kołbrzegu. W zasadzie przyjechali bez zapowiadania się, więc bardzo miło było, że odwiedzili właśnie nasze miejsce i jakby ukolorowali ten cały nasz zlot. Proszę mi powiedzieć, jakie plany na przyszłość? Nasze plany na przyszłość. Na pewno impreza jest stała i cykliczna, więc powtarzalna. W przyszłym roku w podobnym czasie, czyli kilka dni przed Dniem Wojska Polskiego, no bo pojazdy militarne to jednak wojsko związane ściśle z tym. Proszę nam teraz powiedzieć coś o eksponatach. Co by pan tutaj nam chciał pokazać takiego fajnego, czym by chciał się pan pochwalić? Otóż, jeżeli chodzi o pojazdy kołowe czy gąsienicowe, mamy na pewno czym się pochwalić. Z tyłu w tle stoi czołg M74 Sherman, który jest jednym z nielicznych czołgów tej klasy będących na chodzie, czyli jeżdżących. Czyli jeżdżących, no to tak. Faktycznie, to jest tak. Coś. Czołg z 1950 roku w wersji zaplecza technicznego, bez lufy, ale za to dodatkowo opancerzony. Ciekawy egzemplarz w bardzo dobrym stanie właśnie u nas w Rogowie. A tutaj te samochody, które tutaj widzimy, mógłby pan coś o tych samochodach powiedzieć? Tak, pojazdy z armii amerykańskiej są częścią kolekcji Marka Bullera, który jest członkiem naszej fundacji. Zbiera on od 25 lat tego typu ciężarówki i nie tylko. Mamy przekrój tych pojazdów od czasów Wietnamu aż do współczesnych ciężarówek serii M. Od pojazdów cargo, dźwigów, samochodów, ciągników siodłowych, pojazdy radzieckie jak ZIL-135, jeżdżąca wyrzutnia rakiet Luna, czy samochód KRAS. Jest to, powiem tak, największa kolekcja tych pojazdów w Polsce, jeżeli nie w Europie. Nikt nie ma w jednym miejscu takiej ilości tych pojazdów, więc mamy się czym pochwalić. No to bardzo fajne miejsce, dlatego właśnie tutaj przyjechaliśmy i chcieliśmy tym pokazać ludziom z okolicy, że jednak warto tutaj przyjechać, zajrzeć do was. I impreza jest cykliczna, czyli będzie można po prostu sobie wpisać w kalendarz i wiedzieć, że za rok znowu przyjechać do Rogowa i popatrzeć, a czy jest szansa na jakieś rozbudowanie tych eksponatów? Macie tutaj też jakieś plany? Ktoś się zgłosił do was, tak jak tutaj ten pan, który udostępnił te ciężarówki. Zgłaszają się ludzie? Tak, wydaje mi się, że na całym świecie muzealnictwo prywatne właśnie jest zbudowane na tej bazie, że skupia się kolekcjonerów i prywatnych właścicieli takich pojazdów i namawia ich się właśnie do eksponowania w takim miejscu, a warunki do tego mamy sprzyjające, tak? 10 tysięcy metrów powierzchni ekspozycyjnej pod dachem, więc możemy przyjmować pojazdy jak najbardziej. Mamy potencjał do rozbudowania tej kolekcji, natomiast blokuje nas, powiem szczerze, stan hangaru i remont tego budynku, bo to jest jakby nasza pierwszoplanowa sprawa, którą prowadzimy już kilka lat i wydaje mi się, że od 19 czerwca, od momentu, kiedy hangar został wpisany do Państwowego Rejestru Zabytków, jest jakby droga do tego otwarta. Rozmawiamy z panem Janem Nowickim. Panie Janie, chcielibyśmy się dowiedzieć na temat historii Rogowa, przede wszystkim lotniska, które tutaj było, bo z tego, co tutaj wcześniej rozmawialiśmy, było to lotnisko i Trawiaste i lotnisko dawno samolotów. Proszę nam o tym opowiedzieć. Tak, w miejscowości Rogowo, tylko może zacznijmy od tego, że Rogowo nazwa powstała dopiero po II wojnie światowej. Natomiast w tym miejscu znajdowała się baza lotnictwa morskiego, niemieckiego i lotnisko lądowe. Nazywało się to Flugplatzkamp i Zeeflugerhorstkamp, czyli były dwa lotniska, lądowe i wodne. Hangar, przed którym w tej chwili stoimy, został zbudowany w latach 30., 35., 36. I tutaj bazowały samoloty lądowe. Przed hangarem
znajdowało się lotnisko lądowe w kształcie prostokąta o przekątnych 1300 na 1500 metrów, więc praktycznie mógł tu wylądować każdy samolot. Jeżeli chodzi natomiast o bazę morską, baza morska została wybudowana na Mierzei, oddzielającej jezioro Resko-Przymorskie, dawniej Kamperzeje, od Morza Bałtyckiego. Wąski pas miał tylko 300 metrów szerokości i na tym pasie zostały zbudowane dwa hangary lotnicze i stocznia remontowa, w której dokonywano napraw wodno-samolotów. Różne usterki, uszkodzenia i tak dalej. Natomiast same wybrzeże miało długość 470 metrów. Znajdował się tam pomost ruchomy, na który pływakami najeżdżały łodzie latające i wodno-samoloty, żeby po prostu nie zniszczyć. On amortyzował podejście wodno-samolotu do nabrzeża. Musimy także wspomnieć o dużym, około 200-metrowym molo wybudowanym w stronę Bałtyku, do którego mogły przycumowywać różne jednostki pływające z zaopatrzeniem oraz mogły także cumować wodno-samoloty, które no, z różnych przyczyn mogły wylądować na Morzu Bałtyckim. O ile stan oczywiście morza pozwalał i wiatr nie był zbyt silny i falowanie. Z bazą lotnictwa morskiego wiąże się ciekawa sprawa, bo 1 września wodno-samoloty z eskad lotniczych z tej bazy morskiej brały udział w ataku na Gdynię, Wybrzeże Helskie. No i trzeba powiedzieć, że z dobrym skutkiem, bo zatopiły masę polskich jednostek, które stały na redzie i w portach. Także naprowadzały także te wodno-samoloty na cel ostrzeliwanie wybrzeża przez pancerniki, niemieckie jednostki, które ostrzeliwały wybrzeże. To znaczy korygowały po prostu ogniem, tak. Co można jeszcze powiedzieć? No można ciekawą sprawę tutaj poruszyć, jak ewakuacja ludności, niemieckiej ludności cywilnej w pierwszych dniach marca 1945 roku, gdy front zbliżył się do Kołobrzegu, przez Rogowo, Dźwiżyno, Rogową, Brzeżyno, był jedyna trasa ucieczki dla ludności cywilnej, która z Prus, z Pomorza chciała się ewakuować na zachód. I 4, 5 marca z Rogowa, czyli z bazy morskiej Kamp, zorganizowano most powietrzny z łodzi latających Dornier DO-24 i BV-138 i tymi wodno-samolotami po prostu przewożono z Rogowa dzisiejszego na zachód dzieci przede wszystkim i opiekunów tych dzieci. Skąd się wzięły dzieci tutaj? Gdy zaczęły się alianckie bombardowania Berlina i miast przemysłowych, okręgów przemysłowych, rząd niemiecki postanowił ewakuować wszystkie dzieci na tereny, gdzie jeszcze bombowce alianckie nie docierają, więc rozmieszczono ich w około 60, może 80 tysięcy na Pomorzu. Tak samo robili Anglicy, jeśli chodzi tak. O bombardowania Londynu. Zgadza się. I teraz tak, te dzieci były rozmieszczone w obozach różnych, no dzisiejsze to kolonie, obozy, ale to były domy wczasowe, pensjonaty, hotele, szkoły, wszystkie wolne pomieszczenia, gdzie można było zakwaterować grupę nawet 10 osób, to już tam rozmieszczano tych dzieciaczków. Nieraz je odrywano od rodziców, którzy nawet nie wiedzieli, że nawet prosto ze szkoły byli zabierani i wywożeni. I teraz tak, gdy front podszedł już pod Kołobrzeg, tu był wąski korytarz, cała ludność uciekinierzy i między innymi te dzieciaczki, grupy tych dzieci, ewakuowali się wzdłuż wybrzeża, plażą, ścieżkami leśnymi nad wydmami. Jedna z dróg prowadziła właśnie z Kołobrzegu przez Dźwiżyno, Rogowo, dzisiejsze oczywiście, wtedy Zeeflugerhorstkamp, baza lotnictwa morskiego, o której wtedy nikt nie wiedział, że w ogóle coś takiego istnieje. I przypadkowo te grupy ludzi natknęły się właśnie na wodno-samoloty, które tutaj stały na wodzie i które przylatywały. I co się okazało? Karl Boln, dowódca jednostki ratownictwa morskiego, to była jednostka, która
Szukała pilotów ze strąconych samolotów, ale nie tylko niemieckich, ale również i alianckich, i polskich też, z polskich dywizjonów też ratowali wszystkich pilotów, których udało się odnaleźć. Postanowił, bez zgody nawet dowództwa niemieckiego, stworzyć ten właśnie most powietrzny i ewakuować zgromadzonych tutaj ludzi, ale w pierwszej kolejności brano dzieci, ich opiekunów, osoby starsze i rannych, natomiast no, inni niestety musieli na piechotę udać się na zachód. I 5 marca 1945 roku o godzinie 14:30 jeden z wodnosamolotów się poderwał w górę. I co się okazało? Prawdopodobnie z miejscowości Roby, która się znajduje tutaj mniej więcej w tym kierunku, radziecka czołówka pancerna ostrzeliwała właśnie bazę morską tutaj, bo stamtąd jest idealny widok na tafle jeziora i hangary, które wtedy jeszcze tam były. I prawdopodobnie jeden z odłamków musiał uszkodzić albo układ paliwowy, albo olejowy. W każdym razie wodnosamolot jak się poderwał, w pewnym momencie silnik jeden prawdopodobnie mu zgasł i niestety nie miał siły ciągu, zawiesił się na pozostałych i spadł na ogon do jeziora. Wszyscy mówią, znaczy świadkowie twierdzą, że z 80 metrów. I z tej katastrofy lotniczej ocalała tylko jedna kobieta, która no nie wiadomo jakim cudem została wyrzucona w momencie uderzenia o wodę wodnosamolotu. Została wyrzucona z kadła. Widocznie siedziała gdzieś w części, która się przełamała i wyrzuciło ją. Także następny wodnosamolot, który właśnie lądował, spuścił ponton, jak już się zbliżył do niej i ją uratowali. Ta kobieta zmarła dosłownie kilka lat temu, no nie zdążyliśmy niestety do niej dotrzeć, bo za późno się dowiedzieliśmy o tym fakcie. No natomiast na pokładzie znajdowało się 76 osób, w tym 4 członków załogi. Znamy skład załogi. Rok temu tutaj przyjechał do nas na otwarcie projektu Dzieci z Kamp, syn tego pilota. Mi się udało nabyć negatyw na aukcji w Niemczech, właśnie tutaj z lotniska, z lat, przypuszczam, przełom 39-40. I co się okazało, jak pokazałem synowi pilota te zdjęcia, okazało się, że na jednym z nich, za sterami BV, łodzi latającej BV-138, siedzi jego ojciec. No, niesamowita historia, ale takie się też zdarzają. Tak. Proszę nam pokazać, gdzie ciągnęło się to lotnisko trawiaste tutaj, tak jak... Więc lotnisko trawiaste, tak jak tutaj widzimy te drzewa, następnie tam, było w kształcie prostokąta, natomiast pasy były ukierunkowane po przekątnej, żeby po prostu wydłużyć miejsce do biegu i startu. Natomiast Zeeflugerhorst Kamp, czyli baza lotnictwa morskiego, znajdowała się na najwęższym miejscu koło jeziora Resko Przymorskie, gdzie były wybudowane 2 potężne hangary lotnicze i potężna hala stoczni remontowej, w której prowadzono remont uszkodzonych, czy tam przeglądy techniczne wodnosamolotów. I tak, oficjalnie otworzono lotnisko w 1939 roku, natomiast pierwsze dywizjony lotnictwa brzegowego zostały tu już rozlokowane w 1937 roku. To wiadomo, to była tajne zbrojenia niemieckie, więc nikt o tym oczywiście nie wiedział, ale już szkolono pilotów, już zawiązywano jednostki. Proszę mi powiedzieć, jakie dywizjony tutaj stacjonowały, jeśli chodzi o tą trawiastą część? Więc tutaj nie było konkretnych jednostek. To było lotnisko lądowe, które raczej służyło do transportu zaopatrzenia. Natomiast szkolenie prowadzono głównie dla pilotów morskich i Luftwaffe, którzy latali na łodziach latających i wodnosamolotach. To było typowe lotnisko na zaopatrzenie. Natomiast tam szkolono właśnie załogi i między innymi ciekawostka, jak powstało państwo chorwackie za czasów II wojny światowej, to pierwszy dywizjon obserwacyjny był właśnie Chorwatów szkolony tutaj. Jest ciekawostka, że takie nieprzyjemne wydarzenie było. Chorwaci lecąc w czasie lotu szkoleniowego, zbliżając się tutaj nad jezioro, no wpadli niestety w mgłę, która nadeszła z morza i zakryła powierzchnię jeziora. No i kilka samolotów niestety wpadło i do dzisiaj tam leży.
kończymy na dzisiaj wizytę w Rogowie. Obejrzeliśmy hangar, obejrzeliśmy naszego Shermana, który jest tutaj. Samochody, popatrzyliśmy na mały motor, który został zaprezentowany. Zapraszamy do Rogowa za rok. Żegna Was Bartłomiej Paros. Thank you.